Dzień dobry, Paweł Trzak, zapraszam na program Temat Tygodnia. A dzisiaj zajmiemy się ważnym tematem, a mianowicie pierwszą pomocą. Jest to obszar, w którym każdy z nas powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności. I taka okazja nadarza się właśnie jutro w Bartoszycach, ponieważ odbędzie się wydarzenie, o którym opowiedzą nasi goście. Wydarzenie, na którym będą mogli Państwo przyswoić te właśnie podstawy i podstawowe umiejętności, które mogą się przydać w ratowaniu życia lub zdrowia innych osób. A zatem dzisiaj w programie witam pana Bartłomieja Hilmanowicza, przedstawiciela Stowarzyszenia Mali Wielcy Ratownicy. Dzień dobry Państwu. Oraz pana Daniela Roszko, zastępcę koordynatora ratowników medycznych. Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym serdecznie złożyć życzenia ratownikom medycznym i wszystkim związanym właśnie z ratownictwem medycznym, gdyż 13 października odbyło się właśnie święto Dzień Ratownictwa Medycznego, a więc od tego zacznę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Może zacznijmy od tego wydarzenia, o którym już wspomniałem na wstępie, które będzie miało miejsce jutro, 16 października. Odbędzie się ono w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca. To już nie pierwsza taka akcja w naszym mieście. Powiedzmy, który to już raz i kto jest organizatorem tego wydarzenia? Szósty albo siódmy raz z przerwą na czas COVID-u. Głównym organizatorem wydarzenia jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. No i my przy współpracy, dlatego że większość członków stowarzyszenia też jest funkcjonariuszami, to takie działania robimy. One do czasu przed pandemią były jakby firmowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Później Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tego nie robiła, ale jakby poprosiła o kontynuowanie zagadnienia lokalnie, żeby takie imprezy zrobić. We własnym zakresie tak. Po prostu. Gdzie będzie odbywało się to wydarzenie i co ma ono na celu? Co się będzie działo? Pierwotne założenie było takie, że to było za każdym razem bicie rekordu jednoczesnej resuscytacji. Natomiast teraz i trwało to pół godziny. My przewidujemy na około godzinę. Zainteresowanie jest duże szkół z racji też nowych wytycznych, które ministerstwo nałożyło na wychowawców. Co prawda nie jest to taki złoty środek, ta edukacja przez wychowawców, ale oni w ramach tego obowiązku na godzinie wychowawczej przeprowadzania zajęć z pierwszej pomocy przyjdą właśnie na ten dzień. I na 30, bo tak się doliczyłem, chyba 5 fantomach będziemy, łącznie ze strażakami, też będą wolontariusze, będziemy uczyć tej jednej części resuscytacji, uciśnięć klatki piersiowej, bo przy takiej ilości osób trudno by było nauczyć wentylację metodą usta-usta, natomiast skupimy się tylko na uciśnięciach klatki piersiowej, które w pierwszych minutach resuscytacji są bardzo kluczowe. Mhm. Jak pojawi się naprawdę dużo mieszkańców również, czy będzie szansa, żeby każdy mógł spróbować swoich sił? Zostaniemy tyle, ile będzie potrzeba, a dodatkowo jest pewna koncepcja, żeby zrobić coś podobnego, co robiliśmy w tamtym roku, czyli taką akcję roboczą nazwaną Ciśnij Klatę. Wtedy dana szkoła się przeorganizowywała z zajęciami i na godzinę lekcyjną przychodziły dwie klasy i my już wtedy tak pod większą kontrolą uczyliśmy młodzież i dzieci uciskać. To było 1400 dzieci w tamtym roku z gminy i z Bartoszyc, z miasta Bartoszyce, także no pokaźne, chcemy to powtórzyć. Robi to wrażenie. A czy Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego w Bartoszycach w jakiś sposób włącza się w tą akcję? Nie byliśmy do tej pory partnerami tej imprezy, natomiast z tego co wiem, to nasi ratownicy włączają się tak jak każda inna osoba, jako powiedzmy wolontariusze, że nie zawsze to wychodzi z uwagi na to, czy wypada dyżur albo jakieś inne obowiązki. Natomiast myślę, że w tym dniu, w tą środę, na pewno część z nas przyjdzie po to, żeby w tym uczestniczyć, ponieważ jest to piękna inicjatywa. To, co zostało udowodnione przez Europejską Radę Resuscytacji, tą grupę roboczą, która opracowuje wytyczne, to wysokie jakości uciśnięcia klatki piersiowej zwiększają przeżywalność, więc im więcej osób nabędzie tą umiejętność, tą pamięć mięśniową wyrobi, tym zdecydowanie większa szansa jest na powrót czynności. Właśnie wyprzedził pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, dlaczego jest to tak ważne, dlaczego jak najwięcej osób powinno skorzystać z tego, z możliwości oferowanej na tym wydarzeniu. Już teraz wiemy, dziękuję. A teraz na razie zostawimy to wydarzenie. Do niego pewnie jeszcze wrócimy na sam koniec, aby zaprosić wszystkich Państwa do aktywnego uczestniczenia w tym wydarzeniu. A teraz porozmawiamy chwilę o działalności Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego w Bartoszycach i o
Stowarzyszeniu Mali Wielcy Ratownicy. Może zacznijmy od ratowników. Czym się tak na co dzień zajmujecie jako Centrum Edukacji? Więc nasza komórka szkoleniowa o nazwie Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego Szpital Bartoszyce powstała formalnie w ubiegłym roku. Dokładnie w maju zostało to zatwierdzone na Radzie Powiatu. Natomiast do tej pory nie udało się oddelegować osoby, która by się tym fizycznie zajmowała. Działalność ta szkoleniowa była prowadzona w tak zwanym międzyczasie i do tej pory udało się zrealizować kursy bardziej zaawansowane bądź mniej zaawansowane. Natomiast jeżeli chodzi o taką priorytetową działalność i taką podstawową tejże komórki, to skupiamy się na szkoleniach wewnątrzszpitalnych. I w ubiegłym roku i na początku tego przeszkoliliśmy cały personel szpitala, pielęgniarski, osoby też niemedyczne, jak również część kadry lekarskiej. Także mogę śmiało powiedzieć, że około 90% szpitala zostało przeszkolonych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach szpitalnych. I to jest jakby taki główny cel, ponieważ jest to komórka będąca strukturą szpitala. Do tego prowadzimy kursy zaawansowane dla personelu medycznego. Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem do prowadzenia kursów zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Myślę, że po nowym roku, z uwagi na nabywanie uprawnień w kwestii zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, również będziemy chcieli uruchomić taki kurs i uzyskać akredytację do tego, żeby w tą działalność się włączyć. Do tego staramy się wychodzić troszeczkę na zewnątrz, bardziej pokazywać zawód ratownika medycznego, więc zapraszamy szkoły, przedszkola, edukujemy oraz prowadzimy warsztaty ratownictwa medycznego, czyli określamy taką tematykę dla ratowników medycznych. Bardziej jest ona ukierunkowana dla zespołów ratownictwa medycznego, czy też personelu, który pracuje, która jest albo najmniej występująca podczas codziennej działalności, czyli że dzieci na przykład, które nie zdarzają się często, czy też interpretacja EKG, czyli takie elementy, które wymagają takiej ciągłego jakby podtrzymania na pewnym poziomie. I te warsztaty ratownictwa medycznego albo są dla naszych ratowników, czyli dla naszego personelu SOR i ZRM, albo wychodzimy też z ofertą na zewnątrz i zdarzało się, że byliśmy na przykład w zeszłym roku w październiku w Grajewie w szpitalu i prowadziliśmy takie warsztaty dla personelu SOR-u tamtejszego szpitala. Więc jakby to na tym się skupia taka główna działalność tej komórki. Mm-hmm. To centrum jest jeszcze dosyć młodą właśnie komórką. Zdecydowanie. To jest zaledwie powiedzmy półtorej roku funkcjonowania. Natomiast mogę powiedzieć Państwu, że dzięki jakby przychylności poprzedniej dyrekcji i też podtrzymaniu i kontynuacji aktualnej pani dyrektor pełniącej obowiązki, pani Beaty Deka, ta komórka będzie funkcjonowała i tą osobą, która będzie się zajmowała tymi szkoleniami i prowadziła tą komórkę, będę ja od listopada. Mhm. Więc ona będzie już jakby tak, można powiedzieć, etatowo ruszy i będziemy na pewno chcieli się włączyć też w jakieś może eventy i też w jakieś różne takie inicjatywy społeczne, które tutaj na naszym lokalnym rynku występują. Mhm. A jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Mali Wielcy Ratownicy, to już historia jest troszeczkę dłuższa. Tak, właśnie tak szukam w głowie, czy to 2012 czy 2014 rok, ale już sporo czasu temu. Padł taki pomysł, żeby właśnie zajęcia, które prowadziliśmy w przedszkolach, nie będąc jeszcze, nie posiadając stowarzyszenia, założyć stowarzyszenie, bo w pewnych materiach łatwiej się poruszać, łatwiej pozyskać, być partnerem w różnego rodzaju dofinansowaniach i tak dalej. Więc stąd pomysł Stowarzyszenia Mali Wielcy Ratownicy, no nazwa taka chyba dosyć wymowna, bo to te małe dzieci, to co i pewnie Daniel potwierdzi, że zdecydowanie chętniej podchodzą do tych wszystkich zagadnień związanych z pierwszą pomocą, no bo ja zawsze powtarzam, nie są nafaszerowane tymi złymi stereotypami, że zrobimy krzywdę. One są zadaniowe i takie dwa główne cele tego naszego stowarzyszenia to jest budowa sieci defibrylatorów AED, która, to znaczy my fizycznie jej nie budujemy, natomiast bardzo mocno zachęcamy. I bardzo dużo instytucji jakby skorzystało z tych naszych zaleceń i te defibrylatory kupiło. Ja teraz nie chciałbym skłamać, ale myślę, że po tej akcji rok temu, kiedy doszło do nagłego zatrzymania krążenia i defibrylator się obronił w miejscu publicznym,
mógł być jeszcze szybciej tam dostarczony na miejsce, gdyby był na zewnątrz w kapsule, no to chyba nie trzeba już nikomu tłumaczyć, po co jest tak gęsta sieć tych defibrylatorów AED. A drugi cel to jest właśnie edukacja dzieci. W statucie mamy dużo więcej wpisanych, ale to są takie dwa główne cele i tematy, którymi się chcemy zajmować i w zasadzie zajmujemy, bo no, nie chciałbym, ale chyba około 60 sztuk w całym powiecie, jakbyśmy policzyli, tych defibrylatorów jest. Spora część jest już na zewnątrz w kapsułach, więc możemy mówić o tym, że jakby budujemy takie społeczeństwo, które będzie wyposażone w sprzęt, ale jeszcze teraz dodatkowo jeszcze muszą być wyposażeni w umiejętności i stąd tego rodzaju akcje. Ciśnij klatę, Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca. To, co kolega Daniel powiedział, no im więcej osób pouciska, tym zakoduje sobie w mięśniach te uciśnięcia, będą mniejsze opory, mniejszy strach przed tą resuscytacją. I tak naprawdę to są takie dwa główne cele. I angażujemy się, gdzie możemy, rozstawiamy się z namiocikiem, żeby no, nawet niech jedna osoba przyjdzie, tak jak na ostatniej imprezie w sobotę, chyba z 4 osoby przyszły, ale tu też są 4 osoby. No właśnie, To prawda, dokładnie. No właśnie, może wspomnijmy kilka słów o tym sobotnim wydarzeniu, które było organizowane razem ze Stowarzyszeniem Niechcianych, Marzenia Niechcianych Zwierząt i to była lecznica, klinika weterynaryjna BEMOWO z Warszawy. Tak. Co tam się działo? Menadżerem tej kliniki jest moja koleżanka z lat młodzieńczych i ona zadzwoniła, czy ja tu lokalnie w jakiś sposób nie pomógłbym, bo głównym organizatorem wspaniała ekipa z właśnie Fundacji Niechcianych Zwierząt plus 7 specjalistów lekarzy, którzy tu przyjechali. To była ich pierwsza akcja. Jakby nawiązaliśmy kontakty, wymieniliśmy się różnymi poglądami. Był pan, który pokazywał resuscytację psa, bo takowa też jest robiona. Pomysł jest, żeby takie wydarzenie powtórzyć. No i chcieliśmy po prostu nauczyć ludzi ratowania ludzi i zwierząt. I zwierząt przy okazji. Świetna inicjatywa. A jeżeli chodzi o jakieś kolejne plany, inicjatywy w naszym mieście, czy już są jakieś zaplanowane poza tym jutrzejszym wydarzeniem? Tak. W listopadzie najprawdopodobniej ruszymy z takimi warsztatami dla mieszkańców. One są robione od 2016 roku. Zapraszamy do komendy z racji tego, że część funkcjonariuszy też jest ratownikami medycznymi czynnymi. No, ja od 2 lat nie praktykuję zawodu, przynajmniej na razie, ale wiedza, umiejętności jakby zostały i przekazujemy to. I zaprosimy w listopadzie na takie darmowe warsztaty dla mieszkańców, które się też cieszą. Początki były trudne, bo przyszły 2 osoby w 2016 roku, a teraz już przychodzi dosyć sporo osób. Oczywiście my też są pewne ograniczenia, bo żeby był komfort i dla nas, i dla osób, które się uczą, musi być odpowiednia ilość osób na jednego instruktora, więc na pewno w mediach społecznościowych gdzieś się pokaże. Kolejna inicjatywa to jest to, żeby wyjść naprzeciw potrzebom, które, to co wcześniej wspomniałem, wynikają z obowiązków nałożonych na szkoły, żeby dzieci uczyły się cyklicznie pierwszej pomocy, tylko że nikt nie określił ta cykliczność, jak często ma być, jaka to ma być forma i tak dalej. I obawiam się, że no niestety spora część zajęć będzie prowadzona, być może przy użyciu jakiegoś rzutnika i tak dalej. Jest plan taki z komendantem, żebyśmy zaprosili do współpracy wszystkie szkoły, te z miasta i te z powiatu. Będzie takie zebranie robocze z szefami starostwa, z szefami miasta plus dyrektorami szkół i my przedstawimy swoją jakby koncepcję na to, żeby ten problem rozwiązać, bo sami już słyszymy, że jest duże zapotrzebowanie taką edukacją. Zresztą my prowadzimy takie zajęcia EDB od 3 lat w straży i młodzież ten czas, kiedy ma przewidziany na lekcji EDB na pierwszą pomoc, przychodzi do nas do straży. To jest komfortowe, bo to jest młodzież z 7 i to są 3 lekcje. Oni przychodzą na resuscytację z użyciem automatycznego defibrylatora plus zaopatrywanie ran. Więc jest taka koncepcja, żeby zapraszać do straży,
wychodzić do szkół. Tak, to świetny pomysł, bo ta wiedza praktyczna jest chyba trochę ważniejsza niż ta sucha przedstawiona na rzutnikach. Zdecydowanie. Mhm. A jeżeli chodzi o Centrum Edukacji przy naszym Bartoszyckim Szpitalu, czy jakieś inicjatywy, mimo tego niewielkiego stażu jeszcze, czy już jakieś inicjatywy macie w planach, żeby wyjść do mieszkańców? Jeżeli chodzi o inicjatywy, tak jak tutaj właśnie słucham Bartka, to nasuwa mi się to, że nasze dwie komórki szkoleniowe stanowiły takie dość fajne uzupełnienie. Bo gdzieś te drogi może się krzyżują, gdzieś w jednym punkcie się spotykamy. Bartek najmłodszych tutaj zachęca do tego, żeby aktywnie brać udział w resuscytacji i to prawidłowo robić, co owocuje, bo jak się też spotyka z tymi dziećmi ze szkół, to one naprawdę faktycznie i chętnie ćwiczą i mają pojęcie i wiedzą o co chodzi i gdzie zadzwonić i jaki guzik wcisnąć w tym AAD. Natomiast tak jak Bartek to zaczyna, u małych dzieci, to my jesteśmy jakby tą komórką, która kontynuuje dalej. Czyli jak już mamy kogoś, kto się wykształcił medycznie, to my bardzo chętnie jakby tutaj wyszlifujemy go bardziej wyżej, pokażemy jakby te rzeczy zaawansowane. Jeżeli chodzi o inicjatywy, to na koncie z uwagi na niedługi staż, za wielu ich nie ma, ale w ubiegłym roku spróbowaliśmy wyjść do mieszkańców z taką edukacją medyczną, ponieważ część praktyczna jest bardzo istotna, natomiast my też wychodzimy z takiego założenia, że ten rzutnik i slajd czasami również jest potrzebny, ponieważ jest bardzo dużo informacji albo dość dużo stanów chorobowych nagłych, które wymagają szybkiego rozpoznania i też takich wiadomości, co należy zrobić albo w jaki sposób rozpoznać, że w tym momencie dzieje się niebezpiecznie. I w ubiegłym roku spróbowaliśmy takie otwarte spotkanie z mieszkańcami zorganizować w Bartoszyckim Domu Kultury. Przyszło kilkanaście osób, jakiegoś dużego zainteresowania może nie było, nie wiem z czego to wynikało, może nie było jakby zbyt szeroko w mediach się nie pojawiła ta informacja. W każdym razie myślę, że w przyszłym roku, bo to raczej jest plan na rok przyszły, chcielibyśmy spróbować powtórzyć coś takiego i pokazać też mieszkańcom, w jaki sposób rozpoznać zawał mięśnia sercowego i z czym się to wiąże, jak wygląda ścieżka leczenia pacjenta, jak wygląda udar mózgu, z czym się to wiąże, dlaczego potrafi być bardzo niebezpieczny i też drastycznie spowodować spadek jakości życia. I takich innych kilka stanów nagłych, które w takiej codziennej praktyce występują, a ta postawa świadka zdarzenia akurat w tym może być kluczowa. Nie zawsze to musi być stanem zagrożenia życia, ale ważne, żeby też wiedzieć, kiedy on może być, a kiedy możemy, powiedzmy, zachować względnie spokój i zimną krew. A właśnie jak panowie myślą, dlaczego tak wciąż mało osób udziela się, chce zdobywać właśnie wiedzę z zakresu pierwszej pomocy? Czy to faktycznie tylko, tak jak pan powiedział, związane jest z brakiem jakby rozreklamowania tych wydarzeń, czy problem jest gdzieś indziej? Edukacja, przede wszystkim edukacja, bo jeszcze nikt nie postawił tego przedmiotu dosyć wysoko w hierarchii przedmiotów. On jest zawsze, ta edukacja z pierwszej pomocy jest doklejana do czegoś. I znowu tak się stało, że to wychowawca ma przeprowadzić takie zajęcia i sami ci wychowawcy powiedzieli, to oni się w tym nie czują i nie chcą podejmować się tego tematu. Woleliby, żeby to zrobili fachowcy. I no, ubolewam nad tym, że nie jest to zrobione tak jak na wzór w innych krajach europejskich, że to jest obowiązek, to co Europejska Rada Resuscytacji zaleca, żeby to dzieci od piątej klasy co pół roku ćwiczyły właśnie te rzeczy. Wtedy nabywamy pamięć mięśniową, wtedy się nie stresujemy, nie boimy i problem byłby rozwiązany. To tak naprawdę dużo by nie jakoś funkcjonowania szkoły nie zaburzyło. Być może te akcje, które będziemy robili w takiej postaci roboczej nazwy Ciśnij Klatę, które naprawdę wyszły, bo w sumie jedno dziecko uciskało klatkę piersiową około 10 minut z przerwami. To jest dużo. Gdy się zapyta młodzież, ile się edukują, jeżeli chodzi o uciskanie klatki piersiowej, same uciskanie klatki piersiowej, to niestety to są 2-3 minuty, a czasami w niektórych szkołach w ogóle. Więc to chyba od tego miejsca powinniśmy zacząć. My spróbowaliśmy, nie do końca przekonani, w ostatniej grupie przedszkolnej. Wyszło to, bo dzieci są zaangażowane. Oczywiście te bariery fizyczne nie pozwalają osiągnąć tej odpowiedniej głębokości, która jest przy uciśnięciach, ale mamy małe fantomy. One już się oswajają, one się boją, nie boją, no, jakby nabierają takich obywatelskich postaw.
To prawda, tak jak pan powiedział, 10 minut uciskania klatki piersiowej to naprawdę dużo, sam się przekonałem, będąc na takim kursie w swoim zakładzie pracy. I właśnie o te zakłady pracy chciałbym zapytać, czy te zakłady na terenie naszego powiatu chętnie organizują swoim pracownikom takie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy? Mają chyba w obowiązku. Każdy pracownik musi mieć przeszkolenie z pierwszej pomocy. Ja dokładnie nie wiem, jak długo ten certyfikat powinien być ważny. My z uwagi na młody staż nie mamy może dużego doświadczenia w tym względzie, natomiast chyba z dwa zakłady pracy udało nam się przeszkolić. I bardzo pozytywny był odbiór. W sensie nie było tak, że tam były jakieś bariery, że kiedy to się skończy, i tylko bardziej faktycznie ten czas był poświęcony na to, żeby te najważniejsze rzeczy przerobić, przećwiczyć, dowiedzieć się czegoś nowego, zapytać w razie wątpliwości i bardzo owocnie to wyszło. Czy inne zakłady pracy tak samo wychodzą tutaj? Nie wiem, myślę, że Bartek w tym względzie może mieć większe doświadczenie, bo i dłużej działa na rynku i też wiem, że i to też widać jakby po aktywności facebookowej, że te szkolenia prowadzisz dla różnych zakładów, prawda? Jeżeli chodzi o obowiązek, to znowu przepisy prawa, które nie regulują w Polsce poza kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy, który jest określony oddzielnym rozporządzeniem na bazie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie ma nic na temat kursu pierwszej pomocy. I teraz interpretacja prowadzącego jest dowolna. Zrobimy to w pół godziny, a zrobimy to w 6 godzin, tak jak my robimy. I z tego wychodzi różnica. Zrobimy to dla 50 osób jeden instruktor przez pół godziny, zrobimy to dla 50 osób pięciu instruktorów z odpowiednią ilością sprzętu, czasu i tak dalej. Nie ma właśnie tej regulacji, która by, mam nadzieję, wymusiła na tym, żeby no pracodawcy już nie mieliby jakby odwrotu, tak? To, co Daniel powiedział, ludzie na samym początku, a ile to będzie trwało? Później jak zobaczył, że to są rzeczy, które no, gdzieś tam są mimo wszystko obok nas, no to już się zaczynają interesować. I często nam się zdarza, że z tych 6 godzin jeszcze, a proszę pana, a to. Więc zainteresowanie tak naprawdę jest. Ale to wynika, mówię, bo droga byłaby o wiele prostsza, gdybyśmy zaczęli systemowo, centralnie było zaplanowane edukacja, przedszkole, no może nie, ale od pierwszej klasy szkoły podstawowej i problem byłby rozwiązany. To prawda. No ale faktycznie te szkolenia, które prowadzicie, są na tyle ciekawe, że ludziom się to faktycznie podoba, bo są po prostu praktyczne. Nie są to po prostu tylko suche informacje rzucane na rzutniku, tylko dużo zajęć i ćwiczenia praktycznego. Ale powiedzcie, panowie, czy w naszym mieście brakuje jeszcze czegoś w kontekście pierwszej pomocy? Czy jest coś jeszcze do zrobienia, abyśmy czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie poza tymi defibrylatorami, o których pan mówił? Czy jest jeszcze... Tak? Co jeszcze było? Moje takie spostrzeżenie. To dalej będzie się opierało na tym, że... Na edukacji. Dokładnie, na edukacji. Stylem może Ameryki obok takiego defibrylatora umieścić jakiś taki zestaw ratunkowy do tamowania krwotoków, taki trauma kit, to jest też dosyć popularne. To jest temat tamowania krwotoków, który jest też owiany różnego rodzaju mitami, stereotypami, bo ludzie jakieś sznurówki wiążą, jakieś paski i tak dalej. Są o wiele skuteczniejsze sposoby, żeby takie krwawienie, które zaznacza, że te zaburzenia oddychania w konsekwencji zatrzymania akcji serca i duże krwotoki, no zabijają szybko. I tu znowu Daniel edukował społeczeństwo o stanach nagłych, natomiast my jakby tu już za bardzo nie ma czasu, tak? Tu jest działanie przy takiej resuscytacji plus właśnie jakaś tam próba podjęcia zatamowania tego krwotoku. Ja się jakby zgodzę z Bartkiem, jeżeli chodzi o ten taki panel urazowy, że mogłoby coś takiego wystąpić. Tylko pytanie, czy nie można by na przykład wprowadzić do apteczki obowiązkowej stazy taktycznej, czy te opaski zaciskowe, nie? I jakby to wiązałoby się z tym, że jak jest coś takiego na wyposażeniu, to z automatu ktoś musi mieć przeszkolenie, dany kierowca, w jaki sposób to używać. I myślę, że tutaj można byłoby ten problem rozwiązać. Cofając się jeszcze troszeczkę do tego, co wcześniej powiedzieliśmy odnośnie tej chęci udzielania pierwszej pomocy i ludzi, ja tak patrząc trochę z poziomu jakby praktycznego i codziennej pracy,
i tego, co się u nas dzieje tu w naszym mieście i ogólnie w powiecie, to uważam, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrze zaopiekowani, wyedukowani i poziom świadomości mamy naprawdę bardzo wysoki. Ja nie wiem, jak jest w innych miastach, ale jak jeżdżę po różnych miastach, po kursach i rozmawiam z różnymi innymi ludźmi, to takich rzeczy, jak są u nas, to nie ma. Nie ma takiej siatki defibratorów, nie ma takiego chociażby edukacji od najmłodszych. I to, co pan powiedział na początku, zadał takie pytanie, dlaczego na przykład mało osób udziela pierwszej pomocy albo się jakby w to włącza, to myślę, że nie ma komu tego robić. W sensie nie ma komu ciągnąć, czyli nie ma takich, powiedzmy, koni pociągowych, którzy się tym interesują, którzy są fachowcami w danej dziedzinie, którzy zarażają tą pozytywną taką energią medyczną i też ciągną do siebie tych ludzi, bo jeżeli szkolenie jest ciekawe, no to taką drogą pantoflową to idzie i są następne. I jakby mamy kolejne grupy. Jak mamy kolejne grupy, to się jakby tak rozszerza, jak pandemia, można by powiedzieć, po społeczeństwie. Natomiast jeżeli takiej iskry nie ma, to niestety to nie zapłonie. Natomiast w naszym mieście my możemy coraz to bardziej tylko dokręcać, doszlifowywać i jakby ulepszać je jeszcze bardziej i dbać o nasze podwórko. Fajnie, żeby inne miasta i inne województwa też jakby szły z tym i żeby gdzieś tam może to się tak rozprzestrzeniało i ta pozytywna energia bartoszewska zarażała. No właśnie, tak jak pan wspomniał o tej świadomości, czy to prowadząc te szkolenia przez lata widzicie, że ta świadomość społeczna się poprawia, że ta znaczy, podejście do tematu pierwszej pomocy ewoluuje? Ja mogę odpowiedzieć za siebie i za to, gdzie pracuję tutaj, bo w zasadzie nie mam porównania jak w innych miastach, bo nie jeździłem, nie pracowałem za bardzo. To mi się nie zdarzyło, żeby, czy to będzie osoba nieprzytomna, żeby ktoś stał się patrzył, a tam na przykład była osoba, która harczy, która nie ma odróżnionych dróg oddechowych. Bardziej jest ułożona na boku, jeżeli ktoś ma, to jeszcze przykryje na przykład czymś albo odizoluje od podłoża i jeszcze spróbuje powiedzieć, co się tutaj wydarzyło i jaki taki, powiedzmy, mały mini wywiad przekazać. Więc jakby tu mam na myśli bardziej młodzież. Osoby takie dorosłe, no to gdzieś tam, powiedzmy, po swojemu, natomiast gdzieś tam tą podstawę mają. Natomiast to, co tak bardzo jakby zadowala, to właśnie to, że młodzież naprawdę bardzo fajnie reaguje i ta świadomość uważam, że jest. Teraz może kilka słów takich dotyczących stricte pierwszej pomocy. To już wspomniał pan, że tych błędów przy udzielaniu pierwszej pomocy raczej nie ma, ale powiedzmy właśnie, wytłumaczmy, dlaczego sądzą panowie, że to przy udzielaniu pierwszej pomocy błędu popełnić nie można? To znaczy, to są bardzo proste zabiegi, jak my to mówimy. Europejska Rada Resuscytacji, jakbyśmy, powiedzmy, otworzyli wytyczne z 2000 roku, to była na przykład różnica dla laików prowadzenia resuscytacji dziecka i osoby dorosłej. Teraz osoby bez obowiązku, bez wykształcenia medycznego, tak to wybrzmiewa, że prowadźmy tą resuscytację na tyle, ile potrafimy, tak? Jeden największy błąd to jest niepodjęcie czynności ratujących życie. Możemy w złym miejscu trochę uciskać klatkę piersiową, ale ta edukacja, która jest, spowoduje, że im częściej będziemy tą klatkę piersiową uciskali, to wtedy tych błędów będzie mniej, ale to są, można powiedzieć, takie kosmetyczne błędy. Ja zawsze na każdym kursie powtarzam, że róbcie Państwo tak, jak potraficie. Jeżeli nie jesteście w stanie, nie potraficie zrobić oddechów metodą usta, to ich po prostu nie róbcie, poświęćcie ten czas na uciskanie klatki piersiowej. Odnośnie błędów, no to myślę, tak jak tutaj też przychylę się do tego, co pewnie Bartek miał w zamyśle, to bierność. To myślę, że można jakby pod tą kategorię podpiąć. Natomiast chciałbym też zaznaczyć jedną rzecz, bo tak może troszeczkę być takie przeświadczenie, że wystarczy wybrać numer telefonu 39 i jakby jest sprawa załatwiona, że jakby nas to broni i super. Warto chodzić na szkolenia z pierwszej pomocy o jakby szerokiej tematyce, z tego względu, że tam ja na przykład osobiście tłumaczę, że samo zadzwonienie po 39 to jeszcze nie ratuje, jakby nie załatwia sprawy, ponieważ jest to działanie pośrednie. Bo co z tego, że zadzwonimy na 39, jeżeli będzie osoba harczała na przykład i drogi oddechowe będą niedrożne i przyjdzie zespół i będzie zatrzymanie, na przykład zatrzymanie krążenia, nie? Więc warto jakby te kropki ze sobą łączyć i te elementy i zwracać uwagę właśnie na takie najważniejsze rzeczy, czyli jak taki pacjent w zatrzymaniu krążenia wygląda, ponieważ często bierność i ta taka
ten paraliż, który się bierze, to prawdopodobnie z tego, że dana osoba po raz pierwszy widziała w takim stanie tą osobę, czy to swoją bliską osobę, czy jakąkolwiek inną randomową na ulicy. Więc obraz i do tego, które, jakie czynności trzeba zrobić, czyli udrożnić drogi oddechowe, jeżeli jest krwotok, to uciec bezpośredni, zatamować krwotok i rozpocząć wyciśnięcie klatki piersiowej. I to, co przekazujemy z Bartkiem, jeżeli zaczniemy uciskać klatkę piersiową, a osoba tego nie potrzebuje, to ona nam o tym powie albo zareaguje i jakby swoim ruchem, obecnością pokaże, że to nie jest potrzebne, a lepiej podjąć niż nie podjąć. Gorszej krzywdy nie zrobimy. Nie zrobimy. Ja tu jeszcze może słowo. Bardzo często ludzie, bo wytyczne mówią, że rozpoczynamy resuscytację osoby, która nie oddycha bądź oddycha nieprawidłowo i bardzo często ten właśnie taki charczący oddech, oddech agonalny, gasping, on już kwalifikuje tą osobę do resuscytacji, natomiast bardzo dużo ludzi jakby relacjonując i mówiąc dla zespołu ratownictwa, no mówi, że tam powiedzmy pan oddychał, ale tak jak dziwnie jak ryba na przykład, nie? Bo to często w wezwaniach jest oddycha jak ryba. I to już jest znak, że ten oddech jest nieprawidłowy i na poziomie pierwszej pomocy powinna być wprowadzona resuscytacja. Różnica na pewno jest inna, jak jest na miejscu zespół ratownictwa, czy ewentualnie Państwowa Straż Pożarna. Mhm. No właśnie, jaka jest różnica między udzielaniem pierwszej pomocy przez osoby nieprzeszkolone, a tych zawodowych ratowników medycznych? Wytyczne ERC mówią jasno, że są trzy rzeczy, które ratują życie. Jest to uciśnięcie klatki piersiowej, jest to wentylacja i wczesna defibrylacja. To są trzy elementy, które naukowo zostały udowodnione, że ratują życie. Cała reszta, która się pojawia, jak przyjeżdża zespół w postaci defibrylatora manualnego, KBL-ków różnych, wenflonów, kroplówek i leków, które są podane, jest to urozmaicenie tych podstawowych działań, które do końca, tak na dobrą sprawę, naukowo w 100% nie są udowodnione, że zwiększają przeżywalność. I jeżeli dana osoba zacznie zrobić te podstawowe rzeczy, to jest naprawdę bardzo duży punkt wyjścia i plus, czy też jakby potencjał na to, że ta osoba możemy przywrócić jej życie. Jeżeli chodzi o zaawansowane czynności, te, które zespół ratownictwa wdraża, to przyjmując uciśnięcie klatki piersiowej, wentylację prowadzi oddechem zastępczym, czyli często widać, że jakąś rurkę się zakłada, ponieważ ta osoba nie oddycha, więc trzeba do tchawicy albo do jamy ustnej założyć rurkę i po prostu te płuca rozprężać. Na poziomie przedszpitalnym ciężko jest mieć 100% tlen w butli, więc zespół korzysta z tego 100% tlenu, tak żeby natlenić organizm jak najbardziej. I do tego wchodzi też farmakoterapia, gdzie jest ona określona właśnie w wytycznych, jaki lek w którym momencie należy podać i szeroko pojęty wywiad około zatrzymania krążenia, czyli świadkowie zdarzenia plus rodzina plus wywiad chorobowy, to nam powinno zbudować obraz, dlaczego doszło do zatrzymania krążenia. Jeżeli jesteśmy w stanie uchwycić taką przyczynę, to jest to taka potencjalnie odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia i również ukierunkować się na wdrożenie dodatkowych czynności albo farmakoterapii po to, żeby ten stan odwrócić i jakby tym samym przywrócić krążenie. Czyli jest to jeszcze trochę dużo wiedzy. Trochę więcej, ale jakby ten trzon tej resuscytacji jest niezmienny i czy on będzie przez przedszkolaka, czy on będzie przez ratownika, czy przez lekarza, który będzie w gabinecie POZ, czy on będzie na zabezpieczeniu medycznym, jest wszędzie tak samo. Cała reszta jakby tylko przychodzi z taką... Moglibyśmy podać takie mniej więcej statystyki, w ilu przypadkach wezwań pogotowia taki zwykły człowiek, mieszkaniec naszego miasta, powiatu, mógłby udzielić tej pomocy i faktycznie uratować komuś życie? No to ja mógłbym zapytać, a jak Państwo myślicie? Bo wbrew pozorom tych sytuacji i tych stanów nagłych nie ma dużo. Co prawda zespoły ratownictwa medycznego powołane zostały do tego, aby jeździć do stanów zagrożenia życia, natomiast jakby system ochrony zdrowia to zweryfikował i wcale tak nie jest. Jeżeli mielibyśmy się tak przyjrzeć statystykom, to myślę, że 20% to jest maks takich stanów zagrożenia życia. Cała reszta są to stany niezagrażające życiu bezpośrednio, może faktycznie wymagające szerszej diagnostyki i też obserwacji szpitalnej, natomiast niekoniecznie jest to stan zagrożenia życia, więc w tych 20%, tak myślę, to spokojnie te interwencje takie kluczowe, jak udrożenie dróg oddechowych i pozycja bezpieczna, rozpoczęcie resuscytacji, czy też zatamowanie krwotoku będzie miało na pewno kluczową rolę. Jest to i tak naprawdę dużo i warto edukować. Oczywiście, że tak. Jeszcze zapytam właśnie, bo mówią panowie wiele o świadomości i o wiedzy, ale w tym wszystkim
można pominąć kwestie właśnie emocjonalne. Czy da się nauczyć tego, w jaki sposób przeżywać emocje związane z ratowaniem czyjegoś życia? Bezpośrednio ratując, czy po akcji? Myślę, że to i to jest trudnym przeżyciem. Żeby tak, myślę, to jakby ja będę ze swojego punktu widzenia tutaj o tych rzeczach mówił, to prawda jest taka, że każdy medyk się stresuje. Ja tak uważam. Jeżeli ktoś na takiej naprawdę ostrej akcji, gdzie jest zatrzymanie krążenia albo bardzo mało brakuje, żeby do tego doszło, to ta adrenalina jest u każdego. I ratownicy, czy też lekarze na poziomie przyszpitalnym, to też są tylko ludzie. I też ma prawo do stresu. Więc jeżeli ktoś podchodzi naprawdę na chłodno i się nie stresuje, to możliwe, że się już pomału z tego zawodu wypalił. Mhm. Natomiast, żeby spróbować ten stres ogarnąć, bo gro jest sytuacji takich, do których ma się doświadczenie, bo już którąś kolejną na przykład to jest łatwiej sobie poradzić, ale jest mnóstwo sytuacji takich, które są przed nami, których jeszcze nie znamy i nie wiemy, jak dokładnie się zachowamy sami, to na pewno będą pomagały szkolenia. Czyli my też jako personel medyczny jesteśmy zobligowani do tego, żeby się szkolić, żeby aktualizować tę wiedzę i im więcej elementów się przećwiczy, nawet niech to będzie gumowa lalka, w cudzysłowie mówiąc, fantom, natomiast, czy też symulacja na wyższej wierności, to łatwiej jest ten stres opanować, ponieważ z automatu się troszeczkę podchodzi do takiej sytuacji i pewne rzeczy, pewna sekwencja jakby wydarzeń jest już zaprogramowana. Natomiast jak się nie ma planu, jak się nie ma przećwiczonych, no to powoduje dodatkowe takie zakłopotanie przy tym i tak już istniejącym stresie, że mamy wyścig z czasem. Natomiast rozładowując z kolei stres po akcji, bo też przeróżne sytuacje mają miejsce, to warto prowadzić coś takiego jak debriefing. Czyli jeżeli jest sytuacja ciężka i był ciężki stan, czy to będzie osoba dorosła, czy to będzie dziecko, czy to był wypadek z kilkoma poszkodowanymi, to warto jako zespół usiąść przy tak zwanej kawie, jak już się odtworzymy, i porozmawiać, co to było, odtworzyć tą sytuację jeszcze raz, rozebrać ją na czynniki pierwsze, w jaki sposób my działaliśmy, czy można byłoby coś zrobić inaczej, czy można byłoby podjąć inne decyzje, czy to, co rozpoznaliśmy albo podejrzewaliśmy, na pewno to było tym, albo czy to się potwierdziło później w diagnostyce szpitalnej. I takie rozmowy wewnętrzne, plus nawet z kolegami obok, z innej karetki, rozładowują głowę. To prawie jak rozmowa z psychologiem. No, musimy być troszeczkę sami sobie psychologami, żeby też nie ciągnąć tych emocji do domu. Oczywiście na pewno jakiś procent zostanie, bo to nie da się jakby nie żyć pracą i całkowicie zamknąć, zwłaszcza w takim zawodzie, ale generalnie na pewno to pomaga. A co właśnie stanowi największe wyzwanie w zawodzie ratownika i co daje największą satysfakcję? Satysfakcję to na pewno daje uśmiech drugiej osoby, bo jak zresuscytujemy osobę i ona będzie nieprzytomna, to ona się nie uśmiechnie, no chyba że sztucznie zrobimy jej uśmiech. Natomiast jest mnóstwo sytuacji takich, które nie wymagają od nas jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy medycznej, a wystarczy, że pomożemy po prostu jakiejś czy starszej osobie, czy nawet nie musi być to jakiś aspekt medyczny, ale czasami bardziej socjalny, czy też jakiś tam ekonomiczny, czy ekonomiczno-prawny. I to powoduje, że rozwiązaliśmy jakiś problem, niekoniecznie medyczny. I takie szczere dziękuję, to naprawdę powoduje, że robi się cieplej i to jest to, po co się jest w tym zawodzie. No już, a jak będzie taka akcja, gdzie faktycznie resuscytacja się powiodła, albo udało się, no, albo rozpoznaliśmy stan zagrożenia życia i adekwatnie wdrożyliśmy leczenie, bo to też nie jest takie proste na poziomie przedszpitalnym, to jest jakby podwójna satysfakcja, że to, co podejrzewaliśmy, okazało się właśnie tym, a to leczenie było właściwe. A jeżeli chodzi o te wyzwania, to pewnie te sytuacje, których... Wyzwania to, tak bym to ujął, że to będą sytuacje, których jeszcze nie mieliśmy. Czyli jak się szkolimy albo czytamy przeróżną literaturę, czy jeździmy na różne kursy, no to spotykamy się z taką sytuacją, z takim stanem i wiemy, że jeszcze tego na przykład nie przerobiliśmy. Teraz pytanie, kiedy to przerobimy, nie? Czyli cały czas jesteśmy w takim napięciu, że coś takiego może się wydarzyć. Więc ja to bym w tych kategoriach rozpatrywał. Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, to jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że swoją pracą zmieniacie świadomość właśnie mieszkańców naszego regionu i tym samym wszyscy możemy się czuć bezpieczniej, ale kilka rad dla właśnie naszych mieszkańców w kontekście pomagania. Czy każdy może pomagać, czy warto?
Tak, to co Daniel wspomniał, trzy rzeczy, o których powtarza Europejska Rada Resuscytacji, czyli uciśnięcia, wentylacja i wczesna defibrylacja. Jest taki łańcuch przeżycia, w którym jakby jest pokazana rola świadków zdarzenia, czyli rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia, jak najszybsze rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej, wczesna defibrylacja i czwarte ogniwo, zaawansowane zabiegi ratujące życie. I te pierwsze trzy ogniwa robią świadkowie zdarzenia. Ja zachęcam z całego serca. Satysfakcja to, co Daniel powiedział, z uratowanego życia albo ze świadomości, że, bo do nas wróciły dwie informacje zwrotne, że nasi kursanci podjęli resuscytację i ona była skuteczna, więc no, dla nas to jest nic lepszego, żadne podziękowanie inne nie wchodzi w grę, nie jest fajniejsze. Uczyć się, jeszcze raz uczyć. Zrobiono badania, przeszkolono pewną grupę osób, sprawdzono ich umiejętności po 2 latach, a część grupy po 1,5 roku. Te osoby po 2 latach w zasadzie są, jakby przychodziły pierwszy raz na kurs. Ten stereotyp, że ja byłem na kursie 10 lat temu, ja to potrafię, to naprawdę trzeba z tym mocno walczyć. Te stereotypy, że lepiej nie podjąć resuscytacji, bo jak połamiemy żebra, to do więzienia i tam, i tak, to też trzeba dokładnie z tym w różnego rodzaju formach walczyć. Ta resuscytacja tak naprawdę jest prosta i tu mówiliśmy trochę o stresie, o tym opanowaniu. Na wiele osób stres działa destrukcyjnie, ale na sporą grupę działa mobilizująco, tak? I myślę, że im więcej, jeszcze raz powtórzę Daniela słowa, im więcej będziemy się szkolili, tym pewniej będziemy podchodzili, czy to na poziomie zaawansowanych zabiegów i medycznych czynności ratunkowych, czy na poziomie zwykłego takiego BLS-u, takich uciśnięć klatki piersiowej z podłączeniem defibrylatora, a jak jest bardziej rozszerzony kurs, to jeszcze do tego dodamy wentylację. Więc apelujemy do tego, żeby nie bać się uciskać klatki piersiowej, jak mamy wątpliwości, czy ten oddech jest prawidłowy, czy nieprawidłowy, potraktować go, że jest nieprawidłowy. Mhm. I tej pewności siebie i tej skuteczności będziemy mogli trochę zaczerpnąć na tym jutrzejszym wydarzeniu 16 października. Jeżeli mogę na sam koniec, jasne, to chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyście skorzystali z możliwości, które dajemy, bo nie każde miasto, nie każdy powiat czy też województwo daje takie możliwości, że są osoby, którym się chce, które się szkolą, które podnoszą swoje kwalifikacje i chcą się tym dzielić. Więc zachęcamy do tego, żeby korzystać ze szkoleń Bartka, żeby też się kontaktować z naszą komórką szkoleniową. Sami się staramy szkolić po to, żeby jak najwięcej tej pozytywnej energii wykorzystać tutaj na naszym lokalnym rynku. Tak, to prawda, robią panowie niesamowitą robotę i na pewno mieszkańcy są wam za to wdzięczni. Dziękujemy bardzo za waszą pracę. Dziękuję. I na koniec zapraszamy oczywiście na to jutrzejsze wydarzenie, prawda? Tak, godzina 10:00, lodowisko. Przewidziana godzina, jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaniemy na pewno dłużej. Mhm. Dziękuję bardzo za tą przemiłą i ważną i ciekawą rozmowę i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pan Bartłomiej Himanowicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Mali Wielcy Ratownicy oraz pan Daniel Roszko, zastępca koordynatora ratowników medycznych w Bartoszycach. Dziękuję. Dziękuję. A Państwa serdecznie jeszcze ze swojej strony zapraszam, aby uczestniczyć jutro w tym wydarzeniu i to aktywnie, ponieważ pamiętajmy, że dzięki praktycznej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy możemy uratować komuś życie i zdrowie, więc naprawdę warto. Dziękuję za dzisiejszy dzień i do zobaczenia w kolejnym odcinku.